Siemanko, dzisiaj film mało rowerowy, ale i tak Cię zachęcam do oceny tego filmu oraz do komentarzu. W komentarzu proszę Cię, żebyś zostawił opis osoby lub rzeczy, która została upamiętniona nazwą ulicy, przy której mieszkasz, pracujesz. Ewentualnie, jeżeli nie masz żadnego takiego adresu, to możesz pochwalić się jakąś tablicą, którą mijasz. Chodzi o to, żebyś się choć trochę zastanowił i dowiedział czegoś więcej o miejscach, które mijasz. Jeżdżąc po lasach panewnickich, mijam obelisk, który upamiętnia rozstrzelane tam osoby. Obok niego jest tablica opisująca ten obelisk oraz informacje, że to część szlaku bohaterów wieży spadochroniowej, który zaczyna się w centrum Katowic. W centrum, naprzeciwko największego, najbardziej charakterystycznego punktu Katowic, czyli Spodka, jest duży pomnik. Warszawa powstańcom śląskim. Taki opis znajduje się w pobliżu tych trzech potężnych orlich skrzydeł, które jak dla mnie są jednym z najbardziej imponujących monumentów, o którym wiele osób po prostu nie wie. Upamiętniają one zrywy narodowościowe, które ostatecznie spowodowały one przyłączenie Śląska do Polski i przypominają o burzliwych losach tych ziem. Jednak pojedźmy dalej, do miejsca, które jest głównym atrakcją tej trasy. Ten dziwny niebieski żuraw to wieża spadochroniowa. Ze względu na swoją wysokość był też ważnym punktem obserwacyjnym podczas agresji hitlerowskiej we wrześniu 1939 roku. Według przekazów harcerze bronili jej do samego końca. O nich wspomina powieść Williama Szewczyka, następnie film Pawła Komorowskiego i piosenka harcerska o tytule Ptaki ptakom. Miejscowy hufiec ZHP nosi imię bohaterów wieży spadochronowej. O nich często w zadumie śpiewaliśmy na zbiórkach w gimnazjum. Chcę tym filmem Was zachęcić, by czasem zatrzymać się przy mijanych obeliskach, tablicach i innych miejscach pamięci, dowiedzieć się czegoś więcej o wspólnej historii. Szczególnie dziś, gdy na szczycie wzniesienia Parku Kościuszki, gdzie ona wieża się znajduje, jest cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy polegli podczas wyzwolenia Katowic, a w lasach można spotkać mogiły żołnierzy innych narodowości. Trzeba pamiętać, że wróg to pojęcie względne, a każdy pojedynczy żołnierz to pojedyncza historia. Dlatego dziś nie szukajmy wrogów wśród swoich sąsiadów, a wspólnie budujmy wspólną przyszłość.